Cześć dziewczyny, w końcu przychodzę do Was dzisiaj z recenzją pędzli z firmy Sunshine Minerals. Już tyle razy zachwalałam te pędzle, tyle razy polecałam, tyle razy nawiązywałam, ale cały czas nie miałam czasu, albo cały czas nie miałam czasu, cały czas nie miałam możliwości, albo po prostu nie nadarzyła się okazja odpowiednia do tego, żeby nagrać dla Was właśnie taką recenzję dotyczącą tego zestawu pędzli. Ja te pędzle, które będę Wam pokazywała w dzisiejszym odcinku, używam namiętnie. To jest po prostu mój zestaw, który jest przeze mnie wręcz torturowany. I wynika to właśnie z tego, że ja uważam go za totalny must have, za totalne coś, co powinna mieć każda osoba, która się interesuje makijażem. Więc jeżeli jesteście ciekawe, które to pędzle, o jakim zestawie mówię, to Was zapraszam serdecznie do dalszego oglądania. Jeżeli chodzi o makijaż, który w tej chwili mam na sobie, to tutorial tego makijażu pojawi się w sobotę, więc wyczekujcie, jeżeli jesteście ciekawe właśnie jakimi kosmetykami go wykonałam i również jakimi pędzlami, bo to pewnie też ciekawi niektóre z Was. A teraz już przechodzę do prezentacji tych pędzelków. Więc zestaw, o którym mówię, jest to zestaw 18-sztukowy i zestaw ten przychodzi do nas w takim opakowaniu. Wybaczcie mi, że to opakowanie tutaj jest w niektórych miejscach wypalcowane, ale wynika to z tego, że po prostu nie potrafię tego domyć najzwyczajniej w świecie. Też jakoś szczególnie nie starałam się tego domyć, więc może jakbym to potraktowała jakimś alkoholem lub środkiem, który ma w sobie alkohol, to być może by zeszło. Przychodzi do nas właśnie w takim skóropodobnym opakowaniu. Tutaj jest wytłoczona taka metalowa blaszka z napisem właśnie firmy Sunshine Minerals. Ten piórniczek jest zapinany tutaj w taki sposób, jak piórniczek. I kiedy go otwieramy, to widzimy tutaj wszystkie pędzle. Ja tych pędzli nie ułożyłam tak, jak oryginalnie to było, ze względu na to, że po prostu nie chciało mi się tego szukać i włożyłam je po prostu tak, żeby były powkładane mniej więcej, jeżeli chodzi tematycznie, czyli tutaj pędzle do oczu, a tutaj pędzle do twarzy. I teraz od razu Wam jeszcze na dzień dobry powiem, że gdzieś mi się stracił jeden pędzel, bo nie wiem, szukałam go, ale gdzieś po prostu się stracił, nie wiem gdzie on jest. I wydaje mi się, że to jest taki pędzel, tak, to jest dokładnie ten, który właśnie myślę, że się stracił i muszę go poszukać. W każdym razie chodzi o taki pędzelek, taki wiecie, pencil brush, taki kuleczkowy pędzelek, taki drobny. Ja te pędzle umyłam, więc one są jeszcze troszeczkę wilgotne. I teraz tak, pędzle te dzielą się na pędzle do oczu i pędzle do twarzy. Jeżeli chodzi o uniwersalność tego zestawu, to rzekłabym, że jest o tyle kapitalny właśnie, że możemy, posiadając ten jeden zestaw, możemy nie potrzebować już niczego więcej, jeżeli malujemy tylko siebie. Dlatego, że znajdziemy tutaj zarówno pędzelki do rozcierania cieni, do nakładania cieni, pędzelek do eyelinera, który jest naprawdę bardzo fajny, bo ma taką formę takiego wygiętego tutaj pędzelka, takiej końcówki wygiętej. I to jest idealny pędzel właśnie, żeby tutaj sobie wszędzie wjechać i właśnie pod fajnym kątem też mieć ten pędzelek, żeby sobie nigdzie nie haczyć. Także on jest po prostu idealny. Mamy również właśnie pędzelek taki skośny, co prawda on jest za miękki moim zdaniem do tego, żeby sobie na przykład nim wyrysować brwi lub wypełnić, ale też możemy go stosować do takich celów, jeżeli po prostu na przykład chcemy zrobić to delikatniej, więc pędzelek skośny. Mamy również czesadełko do brwi, mamy również grzebyczek tutaj do przeczesywania oraz mnóstwo innych pędzelków, które będziecie widzieć na zbliżeniach, które właśnie możecie wykorzystać albo do rozcierania cieni, albo do aplikowania cieni. Jeżeli macie na przykład mniejszą powiekę i chcecie gdzieś bardziej precyzyjnie dotrzeć, albo jeżeli chodzi o wszechstronność zastosowania, to również możecie wykorzystać niektóre z tych pędzelków do rozcierania właśnie i nakładania cienia tutaj na dolnej powiece, przy dolnej linii rzęs, więc to jest po prostu absolutne wow. Jest tutaj również fajny pędzelek, który moim zdaniem idealnie się nadaje do nakładania korektora pod oczy, chociażby. Szczególnie jeżeli mówimy tutaj o produktach kremowych. O, właśnie tutaj widać jeszcze, że one są mokre, bo jeszcze jak tak zrobię, to pryskają troszeczkę wodą. Tak, także właśnie ten pędzelek jest idealny do tego, żeby nakładać korektor.
No i jeszcze jest jeden bardzo fajny pędzelek, który też bardziej służy do korektora, ale ja go używałam w związku z tym, że mam duże powieki. To używałam go sobie właśnie do tego, żeby gruntować, matowić miejsce pod łukiem brwiowym. I to jest właśnie taki płaski, jęczkowy pędzelek i ja sobie nim właśnie tutaj zaznaczałam te miejsce pod łukiem brwiowym, które chciałam zmatowić. Więc mój przekaz jest taki, że chciałabym Wam powiedzieć, że to nie jest tak, że dany pędzel jest do określonej czynności w makijażu i koniec. I musicie mieć 1500-1900 tych pędzli, bo inaczej się nie pomalujecie. To nie jest tak, słuchajcie dziewczyny. Taki zestaw, który ja Wam prezentuję, jest zestawem, który ma z góry przypisane te określone jakby funkcje dla tych pędzli, natomiast to, w jaki sposób Wy to wykorzystacie, to jest tylko i wyłącznie Wasza inwencja twórcza, tylko i wyłącznie Wasza potrzeba, a potrzeba jest matką wynalazków, więc tak jak Wam to będzie pasowało, tak jak Wy sobie wymyślicie zastosowanie tego pędzla, tak on Wam będzie służył, bo najważniejsze jest to, żeby właśnie te pędzle Wam były przydatne i to, jak Wy to wykorzystacie, będzie tylko i wyłącznie Waszą sprawą i nie dajcie nigdy się zwariować w tym temacie, żeby dobrze malować albo żeby prawidłowo wykonywać czynności związane z makijażem, należy używać określonego rodzaju pędzli, które są przypisane do określonej czynności typu na przykład mamy pędzelek do blendowania, tak, do rozcierania cieni i musimy nim rozcierać cienie. No oczywiście, że on się najlepiej do tego nadaje, natomiast jeżeli macie tylko i wyłącznie ochotę, to możecie sobie z tym zrobić cokolwiek innego. Możecie nawet sobie też wyrównać tutaj, zagruntować miejsce pod łukiem brwiowym. Możecie sobie rozetrzeć dolną cień przy dolnej linii rzęs. Możecie sobie używać go do konturowania nosa, jeżeli macie ochotę. Także tutaj jest całkowita dowolność i to Wam ten zestaw ma służyć, to Wy macie z tym dobrze pracować i to tak naprawdę moim zdaniem jest najbardziej ekonomiczny zestaw właśnie z uwagi na to, że są tutaj pędzle, które są i do twarzy i do oczu, ale można je zastosować naprawdę w tak różnoraki sposób, że możecie je wykorzystać absolutnie do wszystkiego. I teraz druga część pędzli, które chciałabym Wam pokazać, są to pędzle do twarzy. Ja tutaj akurat sobie pozwoliłam podmienić jeden z tych pędzli na chińskiego puchacza ze względu na to, że po prostu dałam mojej przyjaciółce na zawsze, można powiedzieć w prezencie, dała mi właśnie taki flastop. I tutaj akurat on wyglądał dokładnie tak samo jak ten, tylko że miał po prostu dłuższą rączkę. Tak jak po prostu te, tak jak te wszystkie, a nie, nawet nie. Tak, troszeczkę dłuższą rączkę miał, bo tutaj one włosiem się nie zrównują. W każdym bądź razie flastop, który przekrojowo widzicie, wygląda w taki sposób. Ten pędzel służy do nakładania podkładu. Fajne jest to, że można nim sobie właśnie fajnie wstemplować ten podkład, gdzie on się fajnie scali z twarzą, także nakładanie podkładów flat-topem działa na takiej zasadzie podobnej, jeżeli chodzi o efekt wykończenia makijażu twarzy, jak chociażby beauty blender lub gąbki wszelkiego rodzaju beauty blenderowe, bo też jak wiecie, nie jestem stricte zafiksowana na beauty blender, jakby to był nie wiadomo jaki siódmy cud świata, bo jeżeli oglądałyście mój filmik z recenzją beauty blendera z pierwszymi wrażeniami i z odpowiedzią na pytanie, czy warto kupić beauty blender, to tam, jeżeli nie oglądałyście, to Wam tutaj gdzieś podlinkuję, sobie zobaczycie, bo ja ogólnie nie jestem nastawiona na to, że beauty blender to musi być beauty blender i koniec, tylko może to być zamiennik. Wracając do zestawu pędzli. I teraz tak, mamy tutaj pędzel do pudru, one cały czas jeszcze są mokre troszeczkę, bo się suszą, więc one nie są aż takie puchate. W każdym razie te pędzle niesamowicie przypominają pędzle z Hakuro. One w zasadzie, nawet śmiałabym się pokusić o stwierdzenie, że one być może nawet są wyprodukowane w jednej fabryce, słuchajcie, tylko po prostu mają troszeczkę inną, znaczy troszeczkę, mają inną nazwę, po prostu są inaczej zamarkowane i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o włosie, z tym włosiem się nic nie dzieje, ja myję pędzle bardzo często, dlatego że ja albo maluję siebie i maluję siebie w różnych tutorialach, więc potrzebuję tych pędzli dość sporo. Albo maluję inne osoby, gdzie wiadomo, potrzebuję mieć jeden zestaw na osobę, więc to automatem powoduje, że te pędzle się myje bardzo często. Więc jeżeli chodzi o to, że one są tak często myte, to moim zdaniem one wyglądają idealnie i myślę, że posłużą naprawdę na mega długo. Kolejny pędzel jest to pędzel do nakładania podkładu również, tylko jest, że jest to pędzel kuleczkowy
i nim sobie możemy bardziej niejako rozsmarować ten podkład i dopiero później sobie na przykład też wklepać. Ale służy on docelowo do nakładania podkładu, natomiast ja go również używam do konturowania, ponieważ on moim zdaniem idealnie tutaj właśnie wjeżdża niejako pod kość policzkową. O flat topie już mówiłam, o tych dwóch pędzelkach teoretycznie służących do korektora również. I pozostałe dwa pędzelki, które mamy, jest to pędzelek do różu, który jest w taki sposób ścięty po skosie i on też właśnie fajnie, można nim albo sobie tutaj wykonturować twarz, też ten skos pozwala nam tutaj właśnie wjechać sobie idealnie pod kość policzkową, albo też ja na przykład używam go do różu, ponieważ jego właśnie taka zbita struktura i to, że jest to pędzelek syntetyczny, bardzo fajnie i równomiernie pozwala właśnie zaaplikować produkt na twarz. No i ostatni pędzelek, o którym mówię, będę mówić, jest to pędzelek do nakładania również podkładu, jest to pędzelek płaski, języczkowy, ale ja go nie używam do takich celów, ponieważ moim zdaniem tego typu produkty, narzędzia, jeżeli nakładamy nimi podkład, one dają moim zdaniem efekt takiej szpachli, takiego wykończenia szpachlowego. Ja już troszeczkę przerobiłam tego i uważam, że absolutnie akurat to jest pędzelek, którego nie powinniśmy nakładać do podkładu, używać do podkładu, ale on się na przykład idealnie sprawdza u mnie i też kiedy maluję inne osoby, do konturowania na mokro, bo właśnie idealnie można sobie nałożyć nim kamuflaż i można sobie tutaj też idealnie właśnie wjechać pod obszar tutaj kości, pod kością policzkową. Można nim również wymodelować sobie kontur nosa, na przykład mi się idealnie to robi na mokro, albo też można sobie wykonturować nim czoło. Tak się prezentuje cały ten zestaw. Dajcie mi znać, czy miałyście do czynienia już z tym zestawem lub czy właśnie zamierzacie kupić jakieś pędzle i dzięki temu filmikowi będziecie miały właśnie ułatwioną decyzję, jeżeli chodzi o to. Pod tym filmikiem umieszczę Wam link do aukcji na Allegro, na której ja zakupiłam, a właściwie zakupiono mi te pędzle. Podam Wam również cenę, bo o ile się nie mylę, to cena bez przesyłki to około 138 zł, 140 liczmy, żeby Was też nie wprowadzić w błąd. I tak, i myślę, że to jest cena za 18 sztuk zestawu, który, tak jak mówię, posłuży śmiało Wam, jeżeli malujecie tylko siebie, posłuży Wam jako tak naprawdę jedyny zestaw i taki uniwersalny i będziecie z niego naprawdę mega zadowolone i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o przewożenie tego, to również właśnie to, że przychodzi on do nas w takim case'ie, właśnie zamykanym, zapinanym jak piórniczek, nic tam tutaj nie lata, nic tam tutaj nie fruwa, możemy to bezpiecznie przewozić. Wygląda to elegancko, więc moim zdaniem za taką cenę to nie należy się w ogóle zastanawiać. Ja również swego czasu poleciłam właśnie te zestawy, ten zestaw pędzli kilku dziewczynom, które się profesjonalnie zajmują wizażem i również one są bardzo zadowolone z tego zestawu. Wiem też, że polecały go dalej innym swoim koleżankom, także to też świadczy o tym, że naprawdę jest to marka, która powinna być troszeczkę bardziej wypromowana moim zdaniem, jeżeli chodzi o właśnie pędzle Sunshine Minerals. Dlatego, że one po prostu są naprawdę świetnie wykonane i jakościowo są moim zdaniem śmiało. Ja mogę je porównać do Zoewy, do Hakuro, mogę je porównać do chińskich puchaczy i powiem Wam, że naprawdę cały czas są na pierwszym miejscu. Są to pędzle syntetyczne, ale totalnie nie są w żaden sposób takie sztuczne i nie powodują na naszej twarzy takiego problemu albo jakiś smug. Są po prostu moim zdaniem idealne i ja je z całego serca Wam serdecznie polecam. Więc jeżeli jesteście zainteresowane zakupieniem takich pędzli, to właśnie zapraszam Was do opisu. Dzisiaj już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie mi znać, jakie Wy zestawy pędzli polecacie, jakie macie ulubione. No i dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy ten filmik okazał się Wam przydatny. A jeżeli skusicie się na zakupienie tych pędzli, to koniecznie zróbcie zdjęcie temu zestawowi i oznaczcie mnie na Instagramie hashtagiem Makeup with Laurin albo tam znacznikiem. Więc hashtag znacznik. Jeden grzyb. Więc już dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę. Serdecznie Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia mojego fanpage'a na Facebooku oraz do właśnie śledzenia mojego Instagrama, dlatego że pojawiają się tam codziennie w zasadzie jakieś zdjęcia albo makijaże, albo jakieś nowości, które się u mnie pojawiają. Więc tak, dzięki temu można być na bieżąco. Dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za uwagę i serdecznie Was zapraszam do następnego odcinka. Widzimy się. Pa!